Spotkanie trzecie. Do kościoła nie przychodzimy się modlić. Wielu ludzi w odpowiedzi na zaproszenie kościoła, żeby w niedzielę przyjść na mszę świętą, odpowiada, że modlić można się w domu, w górach, w drodze do pracy, właściwie wszędzie. Oczywiście jest to prawda. I sam Jezus w Ewangelii zachęca nas, żebyśmy modlili się zawsze, nieustannie i w każdym miejscu. Ważne jest jednak, żeby zrozumieć, że do kościoła nie przychodzimy się modlić. Do kościoła przychodzimy na liturgię. Liturgia jest słowem z języka greckiego. W języku polskim znaczyłoby mniej więcej dzieło ludu. Są bowiem rzeczy, które robimy sami, inne, które wykonujemy razem z najbliższymi, przyjaciółmi lub w większym zespole, a są i takie, które wykonujemy wszyscy razem. Nie dotyczy to tylko działań związanych z religią. Grecy liturgią nazywali wystawienie sztuki teatralnej, gdyż w tamtym czasie wymagało to zaangażowania naprawdę wszystkich mieszkańców miasta. Jako chrześcijanie wiele rzeczy związanych z naszą wiarą wykonujemy sami. Każdy z nas zaproszony jest do osobistej modlitwy i szukania kontaktu z Bogiem w sposób dla Niego odpowiedni. Jedni mają potrzebę dłuższej modlitwy, inni modlą się krócej. Jedni praktykują modlitwę różańcem, inni wolą medytację Pisma. Osobista modlitwa pozostawia każdemu możliwość działania według własnych potrzeb. Kiedy jednak przychodzimy do kościoła, nie gromadzimy się, żeby każdy z nas mógł się pomodlić, ale przychodzimy zrobić coś razem. To, co będzie się działo, gdy zadzwoni dzwonek i rozpocznie się obrzęd, będzie dziełem nas wszystkich, liturgią, czymś dużo większym i ważniejszym niż nasza osobista modlitwa. Msza Święta naprawdę jest dziełem całego ludu Bożego, w które zaangażowany jest każdy. Ze względu na sprawowanie mszy świętej budujemy nasze kościoły właśnie w taki sposób, by mogły pomieścić wszystkich członków wspólnoty. Może nie każdy znajdzie miejsce siedzące, ale pod dachem kościoła jest miejsce dla każdego. Jeśli cię zabraknie, twoje miejsce zostanie puste. Dlatego udział w mszy świętej oznacza przede wszystkim obecność. Nie zawsze będziemy w stanie głęboko się skupić, nie zawsze wyjdziemy zbudowani kazaniem i poruszeni śpiewem oraz modlitwą kościoła. Nie zawsze będziemy rozumieli, co się dzieje na mszy i jaki jest sens tego czy innego jej momentu. Jednak już sama obecność na zgromadzeniu ludu Bożego jest ważna. Jest coś niezwykle pięknego w tym, że gdy w niedzielę dzwony wzywają na kilka minut przed mszą do przyjścia do kościoła, ludzie w tym samym czasie wychodzą ze swoich domów i schodzą się na mszę. Obecność każdego na mszy jest ważna, bo ma się dokonać dzieło całego ludu, a nie jakieś spotkanie dla wybranych. Wasza obecność na mszy świętej, obecność każdego chrześcijanina na zgromadzeniu wspólnoty ma jeszcze jeden głęboki sens. Dajemy w ten sposób konkretny wyraz przekonaniu, że najważniejszym przykazaniem, które otrzymaliśmy od Boga, jest przykazanie miłości. A w czym ma się wyrazić miłość, jak nie w byciu razem? Łatwo nam przychodzi spotkać się z rodziną i przyjaciółmi, z ludźmi, których kochamy. Zadanie, które stawia przed nami Bóg, jest trudniejsze. Miłuj nawet swoich nieprzyjaciół. Dlatego w Kościele stajemy obok tych, których osobiście nie znamy, którzy są dla nas anonimowi, a może czasem nawet ich nie lubimy. Często ludzie tłumaczą własną nieobecność na mszy zarzutem wobec innych uczestników liturgii. Czemu ja mam chodzić do kościoła, skoro tylu tam jest obłudników, którzy składają ręce do modlitwy, a postępują podle? Bogu bardzo na tym zależy, żebyśmy zachowali wspólnotę także z ludźmi słabymi, grzesznymi, jak Jezus, który zasiadał do stołu z grzesznikami i celnikami. Fakt, że przychodzę na mszę, gdzie przyjść może każdy, dobry i zły, uczciwy i krętacz, święty i grzesznik, jest znakiem mojej wiary w to, że Bóg chce, bym kochał każdego, bym od nikogo się nie odcinał, bym był bratem nawet dla moich nieprzyjaciół. Msza nie jest spotkaniem przyjaciół, zebraniem kółka łowieckiego czy wypadem z kumplami na piwo. Msza jest liturgią, dziełem całego ludu, całego kościoła, czyli tych, którzy usłyszeli wezwanie do miłowania wszystkich. Kiedy już zdecydowaliśmy się przyjść na mszę świętą, ważne jest, żeby nasza obecność była jak najbardziej aktywna. Wyobraźcie sobie ludzi, którzy przyszli na stadion uczestniczyć w meczu piłkarskim i zupełnie się nie angażują w to, co się dzieje.
Prawda, że byłoby to dziwne? Pada kolejny gol, a tymczasem zgromadzeni na stadionie po prostu patrzą i nic. Obecność w kościele oczywiście rządzi się innymi prawami niż obecność na stadionie. Jednak musi być nie mniej zaangażowana. Są trzy sposoby zaangażowania każdego uczestnika mszy. Pierwszym jest słuchanie. Na mszy pada wiele słów, dlatego też dużo się słucha. Słuchamy czytań, słuchamy kazania, słuchamy modlitw, które w imieniu całej wspólnoty zanosi ksiądz przewodniczący liturgii. Zaangażowana obecność przejawia się przede wszystkim w słuchaniu. Drugim zaangażowaniem jest postawa ciała. Wróćmy do porównania ze stadionem, bo tam w sposób spontaniczny obecność wiąże się z odpowiednią postawą ciała. Kiedy pada bramka, nikt nie siedzi. Wszyscy wstają, wielu podskakuje. Kiedy jest fala, koniecznie trzeba podnieść się z miejsca i zamachać rękami, bo inaczej nasza obecność będzie jakaś niepełna, dziwna. W kościele nie angażujemy naszego ciała aż tak dynamicznie, ale jednak przyjęcie odpowiedniej postawy jest ważne. Kiedy stoimy, wyrażamy naszą gotowość do działania oraz siłę i godność Bożego dziecka. Kiedy siadamy, siadamy jak uczniowie, którzy chcą słuchać, a nie jak odpoczywający w ogródku piwnym robotnicy. Kiedy Pan staje się obecny, klękamy, żeby uznać Jego panowanie nad sobą. Praktyka każe w tym miejscu zwrócić uwagę zwłaszcza na tę postawę, bo ostatnio popularna stała się nieznana liturgii Kościoła postawa w kucki. Dojrzali mężczyźni i dorosłe kobiety nie wiedzieć z jakiego powodu na dźwięk dzwonków kucają, jak podczas jakiejś dziecinnej zabawy. Liturgia Kościoła nie przewiduje takiego zachowania. Jeśli ktoś z jakiegoś powodu nie może uklęknąć, lepiej, żeby zachował postawę stojącą. Trzecim sposobem przeżywania obecności na mszy w sposób aktywny jest mówienie i śpiewanie. Jest kilka kwestii w scenariuszu mszy świętej, których wypowiedzenie należy do wszystkich. Nie ma tego dużo i właściwie po kilku mszach każdy jest w stanie nauczyć się ich na pamięć. Spróbujmy to teraz przećwiczyć. Ksiądz mówi: Pan z wami? Wszyscy odpowiadają: i z Duchem Twoim. Bardzo dobrze. Jeszcze raz. Pan z wami? W górę serca. Głośne wypowiedzenie słów, które na mszy wypowiadają wszyscy, jest ważne. Skoro to jest liturgia, dzieło całego ludu, nie należy zrzucać na innych tego zadania, lecz wykonać je samemu. Jeśli już uczestniczymy w mszy świętej w sposób czynny, słuchając, przyjmując odpowiednią postawę ciała i mówiąc lub śpiewając kwestie przewidziane dla wszystkich, warto zastanowić się, czy nie warto pójść krok dalej. Podczas liturgii sporo zadań wykonuje ksiądz, ale są funkcje, które może wykonać każdy wierny. Udział w procesji z darami, zaangażowanie się w służby przy ołtarzu, przeczytanie fragmentu z Pisma Świętego podczas liturgii słowa, czy dołączenie do chóru posługującego podczas mszy. Podczas mszy świętych przygotowujących wasze dzieci do pierwszej komunii świętej często czytania wykonują wasze dzieci. Wiele z nich jednak to teksty bardzo poważne, których dziecko nie jest w stanie dobrze zrozumieć. Czemu ktoś z was, rodziców, nie mógłby przeczytać jednego z czytań mszalnych? Podsumowując, msza święta nie jest osobistą modlitwą, ale dziełem nas wszystkich. Zatem od naszego zaangażowania zależy, jak ona wygląda. Może warto przy okazji przygotowania dziecka do pierwszej komunii świętej samemu bardziej zaangażować się w obecność na mszy. Uważniej słuchać, zadbać o postawę ciała, głośniej odpowiadać i śpiewać. Niby nic, a jednak naprawdę...